Witam. Zapraszam na opowieści o duszach czyśćcowych w serii Święty Ojciec Pio, a dusze czyśćcowe. Alessio Parente, OFM Cap. Czyta Sylwia Niezapominajka, część piąta. Rozdział 22. Z powodu braku pilności. Wydarzyło się to w 1921 lub 22 roku. Pewnego dnia wieczorem, gdy bracia byli na kolacji w reflektarzu, ojciec Pio modlił się na chórze. Miał zwyczaj nie przychodzić do reflektarza na kolację, lecz zwykle pozostawał w chórze i dołączał do braci później, aby tylko ogrzać się przy kominku. Nagle usłyszał jakieś zgrzyty, skrzypnięcia dochodzące z kościoła od strony bocznych ołtarzy. Nadsłuchiwał, chcąc się upewnić, że nie jest to sprawa wyobraźni. Nagle odgłos świec i świeczników spadających z wysokiej części głównego ołtarza wypełnił ciszę. Pierwszą myślą ojca Pio było to, że to jeden z kleryków studentów, wypełniający niezręcznie swoje obowiązki, spowodował ten hałas. Aby to sprawdzić, ojciec Pio wychylił się z balkonu chóru. Jakież było jego zdumienie, gdy zobaczył młodego brata stojącego bez ruchu po epistołowej stronie ołtarza. – Co tam robisz? – zapytał ostrym tonem ojciec Pio. Nie otrzymał jednak odpowiedzi, więc karcąco mówił dalej. – Ładnie wypełniasz posługę. Zamiast robić porządek, tłuczesz świece i świeczniki. Dziwny wydał się ojcu Pio brak jakiejkolwiek odpowiedzi, a milczenie brata stojącego wciąż bez ruchu było jak milczenie nieboszczyka. Dlatego ojciec Pio głośnym, rozkazującym tonem jeszcze raz zawołał – Ej, co ty tam robisz? Dopiero wtedy braciszek odpowiedział – Odbywam tutaj swój czyściec. Byłem studentem w tym klasztorze i tutaj muszę teraz odpokutować za brak pilności w wypełnianiu moich kościelnych obowiązków. – No więc posłuchaj – odrzekł ojciec Pio. – Jutro odprawię za ciebie mszę świętą, lecz nie wolno ci tu więcej przychodzić. – Z bijącym sercem, szybciej niż zwykle, ojciec Pio opuścił chór, przeszedł do pokoju z kominkiem, gdzie zastał swoich współbraci, którzy natychmiast zauważyli, że jego twarz jest zmieniona i zaczęli pytać przyczynę, lecz on unikał odpowiedzi i wymijająco powiedział, że jest mu zimno. Po krótkiej chwili ojciec Pio poprosił jednego z braci, aby poszedł z nim do kościoła. Na ołtarzu zastali przewrócone świece i lichtarze. Ojciec Pio chciał w ten sposób upewnić się, że to, co się wydarzyło, nie było wytworem jego wyobraźni. Później, kiedy opowiadał o tym zdarzeniu, zwykle kończył tym stwierdzeniem. Za brak pilności w wykonywaniu swoich obowiązków ten brat był nadal w czyśćcu. 60 lat po swojej śmierci. Wyobraź więc sobie, o ileż dłużej, jak cięższy będzie czyściec dla tych, którzy popełniają poważniejsze grzechy. Ojciec Pio miał rację. Z objawień świętych wiemy, że są różne stopnie bólu i cierpienia w czyśćcu. Nie moglibyśmy mieć w tej sprawie lepszego przewodnika od Maria Magdalena de Pazzi. Wśród wszystkich świętych kanonizowanych przez Kościół ona jest, po świętym Franciszku z Rzymu, jedną, która pozostawiła nam najbardziej szczegółowy i najdokładniejszy opis czyśćca. Pewnego wieczoru, gdy spacerowała w ogrodzie wraz z innymi siostrami konwentu, nagle została gdzieś przeniesiona w duchu. Słyszano tylko, jak mówiła: dobrze, obejdę go dookoła. Tymi słowami na prośbę swojego anioła stróża zgodziła się odwiedzić czyściec. Pozostałe siostry obserwowały ją pełne zachwytu i przerażenia. Tak bolesna była droga, którą odbywała. Kiedy ekstaza się skończyła, napisała o tym wspaniałe świadectwo. Przez 2 godziny obserwowano ją, jak chodziła wokół rozległego klasztornego ogrodu. Zatrzymywała się co pewien czas i zwracała wielką uwagę na coś, co prawdopodobnie było wskazywane przez jej anioła stróża. Stawała się niesłychanie blada, często załamywała ręce, współczując tym, których widziała. W jej postawie było tyle przerażenia, że pozostałe siostry idące za nią drżały z lęku. Mimo to nadal szły za nią i słuchały uważnie jej okrzyków, przerażenia i współczucia. One słyszały, jak wołała:
Och, jak wielkie cierpienie, litości, Boże, litości! O krwi najdroższa mojego Zbawiciela, spadnij na te nieszczęsne dusze i uwolnij je z ich spazmów. Biedne dusze, jak bardzo cierpicie, ale widzę, że pomimo to jesteście szczęśliwe i zadowolone, chociaż niektóre z was cierpią w jeszcze większym stopniu. Raz wykrzyknęła, och, jakże chciałabym nie patrzeć na te dusze z tak bliskiej odległości. Musiała jednak okazać posłuszeństwo i zeszła nawet do opactwa. Po kilku krokach nagle zatrzymała się przerażona i drżąca. Wydała głośny okrzyk. Co to jest? Księża zakonnicy i zakonnice w tym okropnym miejscu? O mój Boże, jakżeż wydają się udręczeni. Drżenie i przerażenie, które pojawiło się na jej twarzy, sprawiło, że obecni przy niej zrozumieli intensywność cierpienia, któremu przypatrywała się przez chwilę. Gdy opuściła miejsce, w którym przebywały osoby zakonne, przeszła przez mniej przygnębiające miejsce i przeniosła się do widzenia prostych dusz. Dzieci i tych, którzy zawinili ignorancją. Tam widziała tylko lód i ogień, a dusze przychodziły tam i z powrotem, od jednego do drugiego. Rozpoznawała tu duszę swojego niedawno zmarłego brata i słyszała, jak ta dusza zawołała. I słyszano, jak zawołała: nieszczęsna duszo mojego brata, jak cierpisz, płoniesz, ale znajdujesz pocieszenie w tym, że te cierpienia prowadzą cię do szczęścia wiecznego. Zrobiła kilka kolejnych kroków, a ludzie, którzy ją otaczali, zrozumieli, że przypatruje się innym duszom, o wiele mniej szczęśliwym. Jakież to okropne miejsce, pełne strasznych diabłów i nieprawdopodobnej męki. Widzę dusze przeszyte ostrymi włóczniami i prawie poszarpane na strzępy. Później powiedziała, że były to dusze obłudników, którzy za wszelką cenę próbowali się przypodobać innym w swoim życiu. Następnie widziała tłum zepchniętych do pewnego miejsca, prawie że przygnieciony olbrzymim ciężarem. Zrozumiała, że było to miejsce pokuty dusz niecierpliwych i nieposłusznych. Gdy spoglądała na nie, czyniła rozmaite gesty, a czasami współczująco, głęboko wzdychała. Widać było, że sama bardzo cierpi. Następnie weszła do miejsca pokuty kłamców. Przyglądała się im uważnie i powiedziała donośnym głosem: kłamcy, jesteście blisko piekła. Wasze cierpienia są wielkie. Rozgrzany ołów kapie w wasze usta, gdy równocześnie jesteście zanurzani w lodowatej wodzie. Płoniecie i marzniecie zarazem. Następnie zobaczyła więzienie tych, którzy popełnili grzech w wyniku słabości, zawołała: niestety, myliłam się, sądząc, że jesteście tymi, którzy grzeszni ignorancją, ponieważ grzeszyli ignorancją, ponieważ widzę, że pożera was znacznie intensywniejszy ogień. Trochę dalej rozpoznała skąpców, którzy stapiali się jak ołów w wielkim piecu. Następnie podążała już bez słowa, lecz przy końcu swej drogi słyszano, jak zawołała: powiedz mi, mój Boże, jaki był twój wspaniały zamysł, by ujawnić mi te straszne cierpienia? Być może miał on odwzajemnić moje pragnienie, by poznać, gdzie jest dusza mojego brata, albo by zachęcić mnie do modlitwy za duszę w czyśćcu. Tak, rozumiem teraz. Życzyłeś sobie tego po to, abym mogła zrozumieć jaśniej twoją bez skazy czystość. Następnie święta przeszła do ambitnych i dumnych, którzy cierpią rozdzielający ból wśród ponurych ciemności. Jakaż męka, te dusze są zmuszane żyć w tak ponurych ciemnościach, ponieważ tak bardzo starały się błyszczeć w oczach innych. Następnie widziała dusze tych, którzy byli nieczuli i niewdzięczni wobec Boga i nigdy nie rozpoznali, co znaczy kochać swojego Stwórcę, Odkupiciela i Ojca, pogrążeni w jeziorze płynnego ołowiu i cierpią, ponieważ sprawili, że zwierciadło łaski pozostało jałowe z powodu ich niewdzięczności. W końcu ostatnim miejscem, do którego weszła, było więzienie pokuty dla tych dusz, które w ciągu swojego życia nawet nie miały szczególnie złych wad, ale splamiły się wieloma małymi upadkami.
Zobaczyła, że ponosząc konsekwencje, musiały doświadczyć kary za wszystkie swoje wady, lecz w małym stopniu. Po dwóch niesłychanie bolesnych godzinach skończyła się jej ekstaza, lecz święta była w tak słabym stanie fizycznym, że potrzebowała wielu dni, aby przyjść do siebie po tym strasznym widowisku, które zobaczyła na własne oczy. Te szczegóły czyśćca, które zaczerpnęliśmy z życia świętej Marii Magdaleny de Pazzi, znajdujemy również w objawieniach wielu innych świętych. Rzeczywistość prawdziwie wzbudzająca grozę. Rozdział 23. On jest tam, w niebie. To, że dusze zmarłych były stałymi gośćmi ojca Pio, oznacza jednocześnie, że miał on wgląd w ich sytuację. Potwierdzeniem tego są relacje wielu ludzi, którzy pytając go o swoich zmarłych krewnych i przyjaciół, otrzymywali często od ojca Pio bezpośrednią odpowiedź. To świadectwo pochodzi od Niny Campanile. Gdy na początku września 1916 roku ojciec Pio przybył do San Giovanni Rotondo, natychmiast rozeszła się wieść: święty brat przybył, święty brat przybył. W tym czasie smutny wypadek wstrząsnął naszą rodziną. Brat Pasacunino zginął w bitwie 16 tego samego miesiąca. Pewnego dnia moja mama, niespokojna o zbawienie wieczne syna, powiedziała do mnie: idź i spytaj ojca Pio, czy twój brat uratował swoją duszę. Odmówiłam kategorycznie. Święci są w niebie, nie na ziemi. Ale ponieważ moja mama nalegała coraz bardziej, więc poprosiłam nauczycielkę Vittorinę Van Trella, by mi towarzyszyła. Spotkałam się z ojcem Pio 5 października, a panna Van Trella, gdy mnie przedstawiała, wyjaśniła przyczynę mojej wizyty. Ojciec Pio spojrzał na mnie dość surowo i powiedział: gdyby miłosierdzie Boga było takie, jak sądzisz, wszyscy ludzie byliby w piekle. Tak, jest zbawiony i potrzebuje modlitw. Wkrótce zostałam duchowym dzieckiem ojca Pio i zaczęłam regularnie uczęszczać do klasztoru, lecz ponownie nigdy nie wspomniałam o moim bracie. Jednak w noc Bożego Narodzenia 1918 roku postanowiłam przerwać milczenie. Gdy oczekiwaliśmy w zakrystii północy, zapytałam: ojcze, gdzie jest teraz mój brat? Odrzekł: on jest tam, w niebie, w raju. Możesz wyobrazić sobie radość, którą wtedy odczułam? Inne podobne zdarzenia przekazała nam Carmela Marocino, która żyła bardzo blisko wielkiego ojca. Oto jej świadectwo. Ojciec Vittore Mario z Canossa Puglia zmarł 29 stycznia 1958 roku. Chociaż pogodziłam się z wolą Bożą, byłam ciekawa, czy zbawił swoją duszę, ponieważ zmarł tak nagle. Kilka dni po jego śmierci, płacząc, powiedziałam do współczujących mi ojca Pio: ale ojcze, dlaczego Pan Bóg go zabrał? Na to ojciec Pio odparł: czy wiesz, co Pan Jezus zrobił z twoim bratem? Pan Jezus wszedł do ogrodu, gdzie było wiele kwiatów, a jeden piękniejszy od drugiego. Podszedł do najpiękniejszego z nich i zerwał go. To jest dokładnie to, co on uczynił z twoim bratem. Następnie, gdy próbowałam dociec, czy mój brat jest zbawiony, otrzymałam od ojca Pio taką odpowiedź: tak, lecz musisz się modlić. 29 lipca, w jego święto, spytałam ojca Pio w czasie mojej spowiedzi, czy mój brat jest już w niebie. On odpowiedział: moja córko, my, księża, mamy większą odpowiedzialność przed Bogiem i kiedy zjawiamy się przed Nim, to z lękiem i drżeniem, dlatego módlmy się. 28 grudnia 1958 roku w uroczystość świętych młodzianków, męczenników, poszłam do spowiedzi. Przy końcu ojciec Pio pytał mnie, czy mam jeszcze jakieś grzechy na wyznaniu, więc skorzystałam ze sposobności i zapytałam: ojcze, ty wiesz wszystko, bo Pan Bóg dał ci dar rozeznania w wielu sprawach. Dlaczego nie powiesz mi, gdzie jest ojciec Vittore? A wtedy ojciec Pio odpowiedział: on jest w raju. Nie posiadałam się z radości, ale rozważmy, pomimo że mój brat był księdzem i studentem ojca Pio, musiał jeszcze spędzić 11 miesięcy w czyśćcu z powodu odpowiedzialności za tak wiele dusz pozostających w tym życiu pod jego duchowym kierownictwem. Przy innej sposobności spytałam ojca Pio, czy powinnam nadal modlić się za moich zmarłych rodziców. On powiedział:
jeśli im już więcej nie są potrzebne modlitwy, to one są oddawane innym duszom. Następne świadectwo pochodzi od Florence Fine Echman, mojej bardzo dobrej znajomej i oddanej stronniczki ojca Pio. W 1965 roku mój ojciec poważnie zachorował. Powszechnie w Stanach Zjednoczonych określa się tę chorobę Lou Gehrig amortis, a jej skutek jest zawsze śmiertelny. Napisałam do ojca Pio, prosząc go o modlitwy w intencji uzdrowienia mojego ojca, człowieka szczodrego, jednocześnie skromnego. Wierzył mocno w Boga i przez całe życie żył według wiary żydowskiej, którą praktykował. Odpowiedź, którą niedługo otrzymałam, była zapewnieniem, że ojciec Pio będzie się modlił za pomyślność mojego ojca i że będzie się za nim wstawiał. W lutym 1966 roku zmarł mój ojciec, lecz ja, rzecz zdumiewająca, byłam całkowicie wewnętrznie wyciszona i spokojna. Było to dla mnie zupełną niespodzianką, gdyż byliśmy bardzo zżyci ze sobą i zawsze kochałam go bardziej niż kogokolwiek, z wyjątkiem być może moich własnych dzieci. Jako dziecko i gdy dorastałam, uważałam, że nie zniosłabym tego nigdy, gdyby umarł. Upłynęło trochę czasu i zaczęłam się niepokoić o to, czy mój tata został zbawiony. Ta obawa pojawiła się pod wpływem wypowiedzi wielu osób, zarówno protestantów, jak i katolików, którzy mówili podobnie, że jeśli dana osoba nie była ochrzczona, nie może być zbawiona. Ta myśl zaczęła mnie martwić i zaczęłam tracić spokój ducha, jakim uprzednio się cieszyłam. Kiedy w październiku w 1967 roku przyjechałam ponownie do San Giovanni Rotondo z moją drugą wizytą do ojca Pio, moja dobra znajoma powiedziała mi, abym napisała pytania, które chciałabym zadać ojcu Pio, a ona przekaże mój list. Ponieważ ciągle myślałam o moim ojcu, zdecydowałam się napisać w liście, jak bardzo niepokoi mnie sprawa zbawienia mojego ojca, który zmarł, nie będąc ochrzczonym. Nadmieniając przy tym, jakim był dobrym i kochanym człowiekiem. Jakąż niespodzianką była dla mnie pisemna odpowiedź ojca Pio. Julius Fine jest zbawiony, jeśli trzeba wiele modlić się za niego. Mój spokój powrócił, ponieważ to wskazywało, że mój ojciec z pewnością jest wśród świętych dusz w czyśćcu. Jakże potrzebna jest modlitwa za wszystkie te dusze, które są w stanie oczyszczenia się, aby mogły wejść do nieba. Jeśli dusza jest w piekle, wtedy jest już za późno, lecz jeśli jest w czyśćcu, jak bardzo są potrzebne nasze modlitwy. Moje serce raz jeszcze ogarnęło głębokie wzruszenie, gdy poznałam tę wspaniałą nowinę, że tylko przez dar Ducha Świętego człowiek zyskuje pewność i jasne rozeznanie swojej marności, że boi się i drży ze strachu przed majestatem Boga żywego. Nie możemy dodawać niczego do wypowiedzi tych osób, które mówią, że ojciec Pio wiedział wszystko, że rozumiał wszystko, że jego anioł był punktualnym posłańcem, ale równocześnie nie możemy niczemu zaprzeczyć. Rozdział 24. Królowa czyśćca. O Matce Bożej i jej zainteresowaniu czyśćcem wiele zostało już powiedziane. Wiemy, że ona opiekuje się w szczególny sposób tymi, którzy przebywają w tym miejscu cierpienia. Oraz, że sobota jest pod tym względem wyjątkowym i uroczystym dniem, od czasu, kiedy została poświęcona Bożej Rodzicielce. Z objawień świętych wynika, że to właśnie w tym dniu Matka Boża wstępuje do tego przykrego więzienia, jakim jest czyściec, aby odwiedzić i pocieszyć swoje oddane sługi. Ojciec Louvet tak o tym mówił. Pewnej soboty czcigodna siostra Paula di Santa Teresa w ekstazie została zabrana do czyśćca. Zobaczyła, że jest on rzeczywiście oświetlony, jak gdyby przygotowany na specjalne święto. Następnie zobaczyła Matkę Bożą otoczoną niezliczoną liczbą aniołów, którym Najświętsza Matka wydawała polecenia, aby uwolnili te dusze, które w czasie swojego ziemskiego życia miały do niej szczególne nabożeństwo. Jeżeli tak się dzieje w soboty, to co musi się dziać w czasie dużych i ważnych świąt Matki Bożej? Prawdziwe obchody tych świąt są jakby przeniesione do czyśćca. Pierwszym i najważniejszym dniem według świętych pisarzy jest w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny. Święty Piotr
Damiani był przekonany, że każdego roku w to święto Matka Boża uwalnia tysiące dusz z czyśca i przynosi im radość ich wiekuistej nagrody. Sąd swój oparł na analizie następującej wizji. Za jego czynów w Rzymie ludzie ze święceniami w rękach nawiedzali kościoły w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia pewna kobieta szlachetnego rodu, gdy klęczała w kościele Matki Bożej Araqueli na Kapitolu w Rzymie, zobaczyła przed sobą inną kobietę, bardzo dobrze jej znaną, zmarłą w tym roku. Zamierzała poczekać na nią przy drzwiach kościoła, żeby wyjaśnić ten dziwny fakt, ale nagle zobaczyła, że ona wychodzi. Chwyciła ją więc za rękę i odciągnęła na bok. Spytała, czyż nie jesteś moją matką chrzestną, Marozją, która trzymała mnie przy chrzczennicy? Tak, odpowiedziała ta zmarła osoba, jestem właśnie nią. Lecz jak to się stało, że jesteś dziś wśród żyjących, jeśli nie żyjesz od wielu miesięcy? I co cię spotkało w tym drugim świecie? Pytała. Do tej pory piekłam się w ogniu, cierpiąc za wiele grzeszników, grzechów próżności, które popełniłam w młodości, ale z okazji tej wielkiej uroczystości Królowa Nieba zeszła w płomienie czyśćca, uwolniła mnie i wiele innych dusz, pozwalając nam wejść do nieba na swoje święto w Niebowzięcia. Każdego roku Matka Boża ponawia ten cud miłosierdzia, a liczba dusz, które uwalnia w ten sposób, jest niezmierzona. W dziękczynieniu za tę łaskę w tę wigilijną noc nawiedzamy kościoły, które są pod jej wezwaniem. A jeśli twoje oczy widzą tylko mnie, to pozwól, że ci powiem, że są nas tutaj tysiące. Słysząc to, szlachetna kobieta nie mogła w to wszystko uwierzyć, więc jej znajoma dodała: jako dowód, że to, co ci powiedziałam, jest prawdą, przyjmij tę wiadomość, że nie minie rok, a ty w ten sam świąteczny dzień umrzesz. Święty Piotr Damiani dodaje, że ta pobożna kobieta odbywała przez cały rok pobożne praktyki, aby przygotować się na śmierć. I rzeczywiście zmarła w święto Wniebowzięcia następnego roku, jak przepowiedziano. I tak Kościół prowadzony przez swoją królową z oddaniem opiekuje się duszami w czyśćcu, pocieszając i pomagając im modlitwą, aż wejdą do radości wiekuistego życia. Czy może być lepsza przewodniczka od matki, która prowadzi do swojego syna? Czy może być bardziej bezpieczna droga do Betlejem, Kalwarii i zmartwychwstania od tej, którą rozważaliśmy gorliwie, odmawiając różaniec? Z nią w modlitwie różańcowej pielgrzymujemy bezpiecznie po drogach zbawienia. To jest ta historyczna droga, którą nam polecił Sobór Watykański II. Rozdział 25. Ojciec Francesco Napolitano przekazuje nam to świadectwo. Powracam pamięcią do 1928 roku. Tato, ojca Pio, czyli wujek Orazio, jak go wszyscy z miłością nazywali, często przyjeżdżał do San Giovanni Rotondo, by spędzić kilka dni z synem. Pewnego dnia po wieczornej rekreacji wujek Orazio, życząc dobrej nocy synowi i pozostałym braciom, szybko udał się do swojego pokoju, aby się dobrze wyspać. Pokój numer 10, który mu przydzielono, był na pierwszym piętrze. Kiedy tam dotarł, ze zdziwieniem zobaczył stojących przed jego drzwiami dwóch braci zakonnych, którzy nie pozwalali mu wejść do jego pokoju. Biedny wujek Orazio sądził, że byli to dwaj nietutejsi bracia. Nawet o tej porze dnia bracia przychodzili odwiedzić ojca Pio, a on udzielał im błogosławieństwa, którzy pomylili pokoje. Najpierw z wielką grzecznością próbował im wytłumaczyć pomyłkę i przekonać ich, aby pozwolili mu przejść, ponieważ ten pokój został właśnie jemu przydzielony. Wszystko na próżno. Powtarzał wciąż to samo, ale nie otrzymywał odpowiedzi. Zaczęło go to troszkę irytować, więc robił wszystko, by się przecisnąć i pokazać tym dwóm braciom, że w pokoju jest tylko jedno łóżko, a nie dwa. Kiedy więc w pewnym momencie próbował siłą utorować sobie drogę, dwaj zakonnicy zniknęli. Bardzo zszokowany i przerażony ich zniknięciem pobiegł do swojego syna, ojca Pio, aby opowiedzieć mu o wszystkim. Ojciec Pio natychmiast zrozumiał, otoczył swojego ojca
ramieniem i ciepłym synowskim słowem uspokoił go i dodał mu odwagi. Kiedy poczuł, że ojciec doszedł już do siebie, wyjaśnił mu: tato, ci dwaj bracia, których właśnie widziałeś przed swoim pokojem, to dwaj nieszczęśliwi zakonnicy, którzy są w czyśćcu. Odbywają swój czyściec w tym miejscu, gdzie złamali regułę świętego Franciszka. Musisz się wyciszyć i położyć się spokojnie spać, ponieważ oni już więcej nie przyjdą cię niepokoić. Następnie ojciec Pio towarzyszył swojemu ojcu do pokoju numer 10 i poczekał, aż się położył i życząc mu dobrej nocy odszedł. Być może czytelnik jest teraz skłonny sądzić, że ukazywanie się dusz zmarłych żyjącym to zjawisko powszechne. Tak jednak nie jest. Osoba zmarła nie może ukazać się żyjącym bez specjalnej pomocy z nieba, ponieważ ona nie ma żadnej władzy nad swoim materialnym ciałem. Tylko w cudowny sposób Pan Bóg może zezwolić duszom wiernych zmarłych ukazać się żyjącym dla pożytecznego końca, czyli głównie po to, by objawić taką czy inną prawdę. Jednak, jak już wiemy, dusze zmarłych przez nieskończone miłosierdzie i dobroć Boga mogą i rzeczywiście ukazują się żyjącym. Mamy potwierdzenie tego w słowach ojca Pio, świętych i wielu innych sławnych osób. Rozdział 26. 26. Dusze prowadzą cię do raju. Narażając się na zarzut powtarzania się, jeszcze raz przypominamy, że jest dobrą i świętą posługą spełniać dobre uczynki i ofiarować je Panu Bogu za święte dusze. Niech opis następującego zdarzenia będzie z korzyścią dla nas wszystkich. Na łożu śmierci święta Gertruda została zwymyślana przez diabła za ofiarowanie swoich dobrych uczynków i wyrzeczeń na rzecz świętych dusz czyśćcowych. Diabeł próbował zasiać w jej sercu niepokój, oskarżając ją, że nie myślała wystarczająco o sobie i przez swoją głupotę nie zdobyła zasług ze swoich cierpień dla siebie samej, choć były jej potrzebne. Jak sądzisz, kim jesteś? Powiedział do niej diabeł, aby ofiarować swoje codzienne modlitwy i wyrzeczenia za dusze, których nawet nie znasz. Wkrótce szczerze pożałujesz tego błędu, a ja będę się śmiał. Zapłacisz drogo za tę pomyłkę. Słysząc to, święta Gertruda była bardzo nieszczęśliwa i pomyślała o wielkich cierpieniach, które ją czekają, lecz Pan Bóg nie chciał widzieć swojej wiernej służebnicy w takim stanie, więc ukazał się jej i powiedział: moja córko, dlaczego jesteś taka zasmucona? Powinnaś wiedzieć, że twoja miłość bliźniego była tak mile przyjmowana przeze mnie, że teraz uwalniam cię z wszelkiego cierpienia, jakie zostało przeznaczone dla ciebie. A ponieważ obiecałem wielką nagrodę tym, którzy ofiarują siebie samych za zbawienie swoich braci i sióstr, więc twoja radość w niebie zostanie pomnożona stokrotnie. Te wszystkie dusze, które uratowałaś, wkrótce spotkają się z tobą, by zaprowadzić cię do raju. Święta Matka, usłyszawszy to, powtórzyła wszystkim, którzy ją otaczali i z uśmiechem na ustach odeszła po wiekuistą nagrodę. Jakie są podstawowe i konieczne warunki, by ofiarować dobre uczynki za dusze czyśćcowe? Pierwszy dobry uczynek powinien być spełniony w sposób godny i z czcią, bez ukrytych motywów, ponieważ tylko w ten sposób można czynić wynagrodzenie Panu Bogu. 2. Dobry uczynek powinien być spełniony w stanie łaski, ponieważ kiedy dusza jest w stanie grzechu śmiertelnego, nie może wynagrodzić ani za siebie, ani za innych. 3. Kiedy spełniamy dobry uczynek za nieszczęsne dusze, musimy wzbudzić intencję, w jakiej ją zanosimy. Czy to za jakąś jedną duszę szczególnie, czy za jakąś konkretną kategorię dusz, czy na przykład za duszę biednych. Jeśli wiele sposobów składania ofiar za uwolnienie dusz w czyśćcu cierpiących, jednym z nich jest dawanie jałmużny ubogim, lecz najważniejsze jest to, by intencję uczynić na początku. Post jest inną formą naszej ofiary. Podejmujemy go z miłością do zmarłych, ponieważ to umartwienie obfituje w niezliczone wartości. Umartwienie ciała, aby pomóc duszom w czyśćcu, jest zarazem naszym oczyszczeniem, ale równocześnie przynosi ulgę duszom w czyśćcu cierpiącym. Wiemy, że słowo umartwienie odstrasza ludzi XX wieku. Jest uważane za słowo ze średniowiecznego lamusa. Ludzie uczynili wszystko, co mogli, by wydrzeć je z chrześcijańskich serc. I smutne jest to,
że w wielkim stopniu im się to udało, ponieważ niewielu jest chrześcijan, którzy je praktykują. Wiemy, że słowo Wielki Post stało się słowem bez znaczenia. Post w piątki już nie istnieje, a te nieliczne umartwienia, które pozostały jako obowiązkowe, obowiązujące, są wyśmiewane przez wielu. A przecież grzechy popełnia się w dzisiejszych czasach tak, jak popełniało się w dawnych wiekach, a być może nawet bardziej. A każdy grzech musi być w pełni odpokutowany. Jeśli nie próbujemy spłacić naszych długów pod tym względem w tym życiu, będziemy musieli wielki dług do zapłacenia spłacić w czyśćcu. Dlatego musimy powrócić do dawnej praktyki umartwiania się. Objawienie Boże poucza nas, że grzech pociąga za sobą kary, Objawienie Boże poucza nas, że grzech pociąga za sobą kary, które gładzone są przez cierpienia, trudy życia, czy też przez śmierć. Porównaj rozdziału 3:16-19. Rozdziału 2:9. Chrześcijanin jako grzesznik otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tak zwana kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się terminem odpust, którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę. Dlatego pomyślmy o tym, jeśli nie chcemy mieć przed sobą długich i strasznych mąk czyśćcowych. Koniec części 5. Dziękuję ślicznie. Z Panem Bogiem.